Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję porozmawiać o najpopularniejszym temacie związanym z Dominikaną, jeśli myślimy o prezentach, które warto przywieźć z tego kraju i warto je skosztować już na miejscu. A dlaczego? To dowiemy się za kilka czy kilkanaście minut. Jesteśmy w absolutnie wyjątkowym miejscu, w Łodzi, w ogrodach Geyera, w takim miejscu, które nazywa się Alembic Pub & Store, w nowym miejscu kolegi Adama Hajduka. Dzisiaj o rumie. Długo wyczekiwany materiał. Znamy się chwilę z Krzysztofem, który nam pomoże przejść przez te meandry tego jakże wspaniałego prezentu, który można Dominikanie przywieźć, bo my przede wszystkim na tym kanale o Dominikanie, ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym fantastycznym czymś, czym jest rum. A co to jest? Jak się go pije? Jaka jest jego historia? Z czym łączyć? Co piją Polacy? I wiele innych tego typu pytań zadamy i dowiemy się od wyjątkowej osoby, jaką jest Krzysiek Piaseczny, który nie lubi mówić o sobie ekspert, a niezależny promotor kategorii rumu. Co to jest? Ja nie wiem, ale mam ogromną nadzieję, że tak jak Państwo i ja po tym filmie będziemy to wiedzieć. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja zacznę od tego, że jestem wdzięczny, że zostałem zaproszony do tego projektu. Przyglądałem w internetach materiały, które wypracowaliście, poprzez które próbujecie pokazać Dominikanę z tej jak najlepszej strony. No to pomyślałem sobie, że wow, to jest świetny moment na to, żeby gdzieś tam rzeczywiście pogadać o rzeczy, która jest bardzo mocno z Dominikaną nierozerwalna, nierozerwalnie złączona, czyli rumy. Moja pasja do rumu zaczęła się ponad 15 lat temu i w zasadzie od tamtego momentu nie robię już nic innego jak... Pijesz rumy. Ja piję rumy, tak. Okej. Okay. Dobrze wyglądasz jak na kogoś, to od 15 lat piję rumy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Natomiast rzeczywiście moje początkowe kroki w kategorii były dość trudne, bo nie było rumów. W sensie nie było ich dostępnych w Polsce, nie było możliwości do nich dotrzeć, więc musiałem zacząć wyjeżdżać z kraju, żeby się doedukować. No i jednym z najlepszych kierunków do tego celu była między innymi też Dominikana, tak? Jako była kolonia hiszpańska, to rumy dominikańskie są bardzo szeroko dostępne w Europie, więc stosunkowo łatwo było je dostać i też są one bardzo dobre na początek przygody z rumem. Tutaj ci przerwę, jeżeli mogę ci tą początkową historię odrobinkę. Dla wszystkich, przede wszystkim członków naszej grupy na Facebooku, Dominikana Kopalnia Wiedzy, taki jeden pro tip już na początek. Jeśli chcecie napić się dominikańskiego rumu, nie musicie ich przywozić z Dominikany. 99%, czego dowiedziałem się tutaj od Krzyśka jeszcze przed nagraniem, możecie kupić w Polsce. Także konsumujcie je, jeśli wam smakują w Dominikanie. Kupcie może inne produkty, które są mniej dostępne w Polsce. Wszystko w dobrych sklepach dacie radę kupić. Tak, Dominikana rzeczywiście jest bardzo mocno na rynku europejskim rozwinięta i rzeczywiście ja dostaję bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy planują wyjazdy na Dominikanę, co przywieźć, co warto, czego nie ma w Europie i rzeczywiście jest tak, że 99,9% rumów dostępnych jest w Europie i jeżeli ktoś ma potrzebę, jeżeli ktoś, nie wiem, chce poprzez sentyment do miejsca, nie wiem, jakąś pamiątkę z wyjazdu sobie przywieźć i będzie to któryś z rumów dominikańskich, no to wszystko w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o samo spożywanie, samo picie tego rumu, no to ja osobiście uważam, że nie ma sensu marnować na te rumy w miejsca w bagażu, bo wszystko dostać można w Europie i w Polsce tak samo, tak? Tu na pewno może się pojawić taki komentarz, że jest różnica w cenie. Jednym z tych popularnych rumów, o którym powiemy, jest legenda rumów dla Polaków, czyli Leyenda, ta niebieska, która w Dominikanie kosztuje niespełna 100 zł, w Polsce 400? Dokładnie, dlatego to jest taki element, który rzeczywiście wpływa na to, że niektóre warto przywieźć, ale z takich, bym powiedział, czysto pobudek finansowych, no, Dominikana tania nie jest, więc jeżeli możemy 300 zł zaoszczędzić, to ja się nie dziwię, że to robimy. Natomiast poza tym powodów takich wyraźnych nie ma. I to jest ten moment, w którym chciałem ci zadać jedno z pierwszych pytań. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego Polacy
rzadko wybierają rum, dlaczego jesteśmy krajem, który przede wszystkim jak lepszy alkohol to whisky. Czy wiesz, z czego wynika to, że Polacy mało piją rumu albo dopiero teraz zaczynają go odkrywać? Przede wszystkim Polska jest rynkiem... Jaki jest twój taki lucky guess, że tak powiem, bo chyba, że wiesz, chyba, że są statystyki na to, o, może są. Tak, oczywiście, ten rynek jest zbadany i na bieżąco jest to wszystko oceniane. No my mamy tradycję picia wódki i piwa, tak? Więc to są kategorie, które królują u nas. Potem jest długo nic, potem wchodzą wina, potem wchodzą alkohole starzone. Natomiast rum jest, jak ja to nazywam, takim jednym kociołku ze wszystkimi innymi alkoholami typu gin, koniak, armaniak, bourbon. No, tam już jest wszystko. Dlaczego piją więcej ludzie whisky w Polsce? Nie tylko w Polsce, ale dlaczego whisky? Bo tak naprawdę po pierwsze kulturowo i geograficznie było nam dużo bliżej do Wysp Brytyjskich, do Szkocji, więc łatwiej było ten alkohol sprowadzić. Kolejna rzecz, promowanie kultury picia whisky zaczęło się 25-30 lat temu. W tych pierwszych polskich serialach przemycano już pierwsze butelki. Jasia Wędrowniczka, tak, czy J&B, więc czy Ballantines, to wiesz, to już 30 lat temu, więc 30 lat zajęło... Johnny Walker, jak to w tym... Johnny Walker. Walker, klasyczny. Tak, tak. Klasyczny. Więc tym wszystkim ambasadorom, ludziom, którzy już wtedy, te 30 ponad lat temu, zakochali się w whisky i stwierdzili, że okej, okay, rozwijmy tą kulturę picia whisky w Polsce, no to mieli naprawdę dużo czasu na to, żeby wypracować sobie dzisiejszą pozycję. I nie ma w tym nic dziwnego, więc bliskość geograficzna, bliskość kulturowa, plus czas na to, które poświęcili, które to poświęcili. Można powiedzieć, że z powodów jakby takich oczywistych, to troszeczkę tak. Z rumem jest nic nie tak, tylko po prostu kwestia historii, bliskości tak, i tradycji. Ale w tym samym czasie to nie jest tak, że nie było w ogóle nic z rumu w Polsce, tak? Były trzy najbardziej znane marki, do dzisiaj one funkcjonują. Nie mają one zbyt dużego poklasku. Tak? Natomiast ludzie nie do końca wiedzą, szczególnie ci początkujący, bo ci, którzy są zaawansowani, to oni już rozumieją dlaczego, z czego wynika taki profil smakowo-zapachowy, a nie inny i albo go lubią, albo nie. Natomiast ci początkujący, którzy próbują te rumy, oni nie do końca rozumieją, dlaczego one im nie smakują. Ja miałem dokładnie tak samo na początku. Jak ja zaczynałem przygodę z rumami, to był moment, w którym ja nienawidziłem rumu. Wtedy uważałem, że ta kategoria jest kompletnie nie dla mnie, znając tylko te trzy marki konkretne i uznałem, że jeżeli cała kategoria rumów jest taka, jak te trzy rumy konkretne, to ja dziękuję, to po temacie. I dopiero podczas wizyty w jednym z karaibskich barów, kiedy nalano mi zupełnie innego rumu, o zupełnie innym profilu, pomyślałem sobie, wow, co tam się wydarzyło, ile tam się dzieje, ile tam jest smaków, jak to pracuje, jak to się zmienia. Jeszcze dodatkowo forma picia, którą wtedy nas poczęstowano, to naprawdę zrobiło taką robotę, że jak ja wróciłem do Polski, to mówię, ja muszę to zbadać, nie? No i tak już 17 prawie rok badam i co roku wskakuje mnóstwo nowych rzeczy. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz o tym, że w tym karaibskim barze poczułeś zupełnie inne doznania smakowe o tym profilu, bardzo ciekawe słowo. No właśnie. Co jest takiego wyjątkowego w rumie, jakby dla ciebie, że to tak odmieniło? Jak to, jakby, czym dla ciebie są właśnie te profile? Jak to odczuwać w ogóle? Wiesz co, to są bardzo osobiste kwestie tak naprawdę, bo to zależy od gustu, od profilu, od twoich możliwości, od tego jak się odżywiasz, od tego czy ktoś pali, czy nie, czy ktoś pił wcześniej jakiś alkohol mocny. To wszystko wpływa na kalibrację naszych kubeczków smakowych i powonienia, więc jakby nie ma czegoś takiego, że jest dobry rum albo zły. Dobry rum jest ten, który tobie smakuje. I tu się kończy dyskusja. I on może być słodki, może być wytrawny, może być, nie wiem, lakierobajcowy, albo może być bardzo delikatny i taki smooth, zaokrąglony, jak na przykład dominikańskie rumy, które są często, bardzo często rekomendowane jako te, od których warto zacząć, szczególnie na początku przygody z rumami. Okej. Czyli mówiąc wprost, to jest oczywiście kwestia gustu,
Ale dobrze to poruszyłeś, bo w końcu o Dominikanie chcemy trochę powiedzieć. Czyli warto na taką Dominikanę pojechać, właśnie żeby zacząć przygodę chociażby z rumami. Bo tak to mogę zrozumieć, że mają tam taką gamę rumów na tyle przystępną, nazwijmy to dla takiej osoby, która pierwsza styka się z Karaibami, z tymi smakami, że można wejść delikatnie w ten świat rumów właśnie dzięki takim rumom dominikańskim? Znaczy, pierwsza rzecz to nie do końca uważam, aby było sens jechać na Dominikanę po to, żeby spróbować rumów z Dominikany. Tak, ale jak warto się tam będzie. Pojechać. Oczywiście, że tak. Warto, absolutnie. I to była, to też chciałem, żeby to było kontynuacją mojej wypowiedzi, czy kontry. Rzeczywiście Dominikana jest bardzo popularnym kierunkiem turystycznym. Ludzie lubią na Dominikanę jeździć i będąc tam rzeczywiście, warto już tych rumów popróbować. Nie? I to jest o tyle proste i o tyle jakby pozytywne, że Dominikana słynie z tego, że w całej kategorii rumów produkowanych na całym świecie ona reprezentuje, czy rumy, które można dostać i produkowane są na Dominikanie, są rumami delikatnymi, które są najczęściej właśnie rekomendowane dla osób, które wchodzą do kategorii. Więc jakby rekomendujemy te rumy, czy taki profil rumów, aby nowej osoby to nie odrzuciło, żeby ona stwierdziła, że tak jak ja na początku te 17 lat temu, wow, co tu się dzieje, to jednak rum nie pachnie tylko alkoholem, nie pachnie tylko etanolem. To ja mam pytanie, czy można w takim razie zadać takie pytanie, czy tak stwierdzić, że takie dominikańskie rumy, jak jesteśmy na wakacjach, to właśnie mogą być bardziej przystępne również dla kobiet, na przykład i dla kogoś tam starszego, czy dla facetów, bez względu na jakby tu płeć i zaawansowanie, że one są na tyle delikatne i takie spokojne w swoim odbiorze, że właśnie sprzyjają tej atmosferze karaibskiej, nie szokują nas po prostu jakimś takim wysublimowaniem, ale w takim negatywnym znaczeniu. One... Dokładnie tak, dokładnie tak. Wiesz co, no każdy kraj ma, że tak powiem, czy karaibski, czy Azja, Afryka Południowa, obojętnie który, ma swoje do powiedzenia w kontekście rumów. Tak? Oni mają swoją historię, mają swoje profile, mają swoje możliwości technologiczne, więc każdy kraj produkuje rum o jakimś określonym profilu. Dominikana zalicza się do tak zwanego stylu hiszpańskiego. Jakby my coraz rzadziej wykorzystujemy ten podział oparty o byłe kolonie karaibskie, bo niezależnie od tego, gdzie rum będzie wyprodukowany, jeżeli będzie wyprodukowany w taki sam sposób, jak jest na Dominikanie, no to on będzie mieć do siebie zbliżony, one będą mieć do siebie zbliżony profil. Ale mimo wszystko wciąż dla początkujących jest to najłatwiejszy format do zrozumienia, w którym kierunku iść. Więc jeżeli mówimy o tak zwanym hiszpańskim stylu rumów, no to mamy na myśli kraje całej Ameryki Centralnej plus północne kraje Ameryki Południowej plus Kuba i plus Dominikana. Te wszystkie kraje produkują rumy o bardzo zbliżonym do siebie profilu. I oczywiście one może być trochę w prawo, w lewo, jeżeli chodzi o intensywność poszczególnych aromatów w rumie typu kakao, kawa, wanilia, karmel, miód, orzech, no jest tego mnóstwo. Rozmarzyłem się. I oczywiście te różnice gdzieś tam są odczuwalne. Natomiast tak, Dominikana, pomijając już walory turystyczne, no to rzeczywiście jest to bardzo dobry kierunek rumowy, aby zacząć przygodę z rumami. Zahaczmy o historię, bo czy to jest tak, że rum jakoś jest związany z odkryciami bezpośrednio, czy on był gdzieś może gdzieś wcześniej, czy Kolumb ma trochę wpływu na to, że my ten rum dzisiaj tutaj pijemy? Jakbyś mógł nas tak odrobinkę do tej historii, żeby nas nie przesadzić tą historią, bo my się nie możemy doczekać do tej prezentacji, ale no jak jest tą historią rumu? Jest to tak, generalnie ja nie znam trunku bardziej związanego na całym świecie z historią, jaką jest rum. Ta historia nie zawsze była kolorowa, bo to ma niestety dosyć dużą konotację z niewolnictwem, które się mocno rozwinęło w okresie poszerzania wpływów ekonomicznych przez europejskie mocarstwa, nie tylko na Karaibach, ale głównie tam. Dominikana, czyli dawna Hispaniola, to była wyspa, do której jako pierwszej dotarł Kolumb podczas swojej pierwszej wyprawy. To prawda. I oczywiście jakby jego celem wizyty na Hispanioli, czy w ogóle w tych rejonach Karaibów,
nie była trzcina cukrowa, tylko oni poszukiwali nowych terytoriów, poszukiwali złota, no mocarstwo chciało się bogacić, to naturalne, tak? No i ta jego wyprawa dobiegła końca, ale on zostawił, wiedział, że chce tam wrócić i zostawił na Hispanioli 39 swoich ludzi z zadaniem założenia mini kolonii po to, żeby rzeczywiście oni do czasu drugiej, kolejnej wyprawy, żeby oni już jakby tam się na tyle osiedlili, żeby można było coś z tym więcej zrobić. I tak naprawdę, jak pytasz o rum, to nie na Karaibach był wyprodukowany. Znaczy, generalnie potocznie mówi się, przyjęło się, że taki prawdziwy, dzisiaj nam znany rum rzeczywiście został wyprodukowany na Karaibach, ale zanim dotarł do tego kraju, no to przeszedł kolejne etapy z wysp do wysp. Gdyby nie trzcina cukrowa, to nie byłoby rumu. A trzcina cukrowa trafiła na Karaiby podczas drugiej wyprawy Krzysztofa Kolumba, czy pierwsze sadzonki trzciny cukrowej trafiły na Karaiby podczas drugiej wyprawy Krzysztofa Kolumba. I to trafiły tam nie dlatego, że Krzysztof Kolumb chciał dobrze dla Karaibów i chciał rozwinąć ten region i tak dalej. Okazało się, że rodzina żony Krzysztofa Kolumba handlowała cukrem trzcinowym w Europie, który był wtedy bardzo wartościowym surowcem. Na tamten moment trzcina cukrowa rosła na terenach Hiszpanii, na terenach Teneryfy, na terenach dzisiejszej Madery, no ale ciągle było mało. Tak, więc jak Krzysztof Kolumb wrócił ze swojej pierwszej wyprawy... Jak dzisiaj z tym cukrem, prawda? Tak, tak, tak. Aż za dużo. Więc jak Krzysztof Kolumb wrócił ze swojej pierwszej wyprawy z Karaibów, stwierdził, że tam są doskonałe warunki do uprawy właśnie tej rośliny, więc zabrał ją podczas drugiej wyprawy. Niestety zrobił to na tyle nieprawidłowo, że mało która sezonka przetrwała, więc tak naprawdę jak mówi się o tym, że Krzysztof Kolumb zawiózł pierwsze sadzonki i dzięki niemu urosła trzcina cukrowa, no nie do końca tak jest. To dobrze, bo też Krzysztof Kolumb pewne rzeczy zrobił dobre, ale i złe, więc możemy mu przypisywać. No tak, tak, dokładnie. Czyli to nie jest tak, że Krzysztof Kolumb urwa się rum w Europie? Pośrednio. No nie do końca, nie do końca, bo tak naprawdę trzcina cukrowa, taka już dobrze zachowana, sezonki trzciny cukrowej dobrze zachowanej, trafiły też na Hispaniolę, ale około 6 czy 7 lat później, po Krzysztofie Kolumbie, i ona dopiero została zasadzona. I tak naprawdę można by uznać, że Hispaniola, czyli dzisiejsza Dominikana z Haiti, były pierwszą wyspą Karaibów, na której pojawiły się po tej stronie, na której pojawiły się sadzonki trzciny cukrowej. W dużym skrócie historia Dominikany i rumu Krzysztofa Kolumba gdzieś tam się spina ze sobą. Te wyprawy, niekoniecznie humanitarne, ale dzisiaj po 500 lat później staramy się z tego jakoś korzystać i żyć dalej po prostu. I a propos korzystania z życia, to chciałbym taki fast forward zrobić z obecnego czasu i właśnie świadomości Polaków, którzy rzeczywiście nasi klienci, nasi przyjaciele, nasi znajomi latają do Dominikany na wakacje. Często mają pierwsze zetknięcie z czymś porządnym, jak ja to tak nazywam, czyli z czymś albo z czymś wyjątkowym, nietypowym, czego w ogóle w markecie do tej pory nie dostrzegali. I to jest takie pytanie, które wiele osób nam zadaje chociażby na naszej grupie Dominikana Kopalnia Wiedzy na Facebooku. Czy w Polsce w markecie są dobre rumy? W takim sensie dobre to oczywiście jest trudne słowo, ale czy w Polsce można wyjątkowe rumy na przykład dostać? I one są na jakimś takim poziomie, że warto je kupić? Czy one są bardziej do Coca-Coli? Czy da się to jakoś klasyfikować? Wiesz co, markety w Polsce, myślę, że nie tylko, ale generalnie markety funkcjonują w sposób mocno zarobkowy. To jest bezduszna machina do zarabiania forsy i tam każdy centymetr półki musi na siebie zarobić, tak? Więc do marketów trafiają rumy, które muszą być ekonomiczne, których musi się dużo sprzedawać, one muszą się obronić, więc jeżeli są ekonomiczne, no to nie bardzo jest przestrzeń w takich rumach do szukania jakiegoś bogactwa, jakiejś złożoności, jakiejś intensywności, bo tego się nie da pogodzić, tak? To jest, wiesz, to jest, idąc do brzegu, market nie jest najlepszym miejscem do kupowania rumów i do rozpoczynania przygody z rumami. Nie tylko dlatego, że
ta selekcja rumów w marketach jest bardzo mała, ale też nie masz pomocy fachowej przy półce. Czyli tak naprawdę, nie wiedząc nic o rumach, jeśli jesteś, nie doczytałeś gdzieś, nie wyczytałeś, że nie wiem, gdzieś się nie dowiedziałeś, albo nie byłeś na jakiejś degustacji, na festiwalu, że rum X tobie posmakował, idziesz go szukać do marketu, to wtedy już mówimy o świadomym kupowaniu. Ale jak wchodzisz w alejkę z alkoholami, zatrzymujesz się przy półce z rumami i widzisz 100 etykiet, tak? No to należy założyć tak uczciwie, że 98-9% tych etykiet to są rumy tak zwane marketowe, my je nazywamy marketowymi. I tak długo tak naprawdę, jak w marketach nie dostanie się dobrego jakościowego rumu, jakościowy mam na myśli właśnie intensywny, ja to nazywam pracujący, czyli z każdym łykiem się zmienia jego profil i my rzeczywiście czerpiemy przyjemność z picia tego alkoholu, nie z samego faktu picia alkoholu i upijania się jako takiego, ale z degustacji, z przeżywania tego, co my tam czujemy, no to rzeczywiście tak długo, jak w marketach, jak markety nie odrobią zadania domowego i nie zaczną rozwijać się w tym kierunku, to tak długo sklepy specjalistyczne, małe sklepy w Polsce specjalistyczne będą wiodły w tym prym. Tak więc uważam, że dużo lepiej jest poszukać w okolicy, w której się mieszka, dobrego sklepu, nie wiem, Alkohole Świata, jakiegokolwiek innego, ale rzeczywiście postrzeganego jako specjalistyczny, bo jest dużo większą szansą znaleźć tam dobry rum niż w markecie. Ale puby, bary, puby, nie, super specjalistyczne, super high-endowe, czy takie fajne miejsca, jak jesteśmy tutaj dzisiaj, ale przeciętny bar, pub, czy tam trafiają dobre rumy? Co, niestety tu jest podobna sytuacja jak z marketami. Tak naprawdę, odnosząc się jeszcze w porównaniu do tych barów, pubów, dyskotek, ale w kontekście marketów, to tak naprawdę wszystkie rumy, które tam się pojawiają, to są rumy zakontraktowane przez wielkie korporacje. Jeżeli mówimy o wielkich korporacjach, to wracamy do mojego doświadczenia rumów sprzed 17 lat. Jeżeli idziemy do takiego baru, w którym ważna jest ekonomia, a nie do końca, albo nie zawsze jakość, no to niespecjalnie mamy szansę tam doświadczyć dobrego rumu. Tak? To jest ta sama sytuacja jak z marketami. I dlatego tak długo, jak będą takie bary, jak będą takie markety, to tak długo sklepy specjalistyczne, małe sklepy specjalistyczne będą miały szansę jakby rozwijać tą kulturę picia dobrego jakościowo rumu. I tak samo miejsca, które rzeczywiście wyspecjalizowały się i odrobiły zadanie domowe i idą z duchem ekonomicznego rozwoju tej kategorii w Polsce. Dzięki uprzejmości Alembic Pub & Store możemy dzisiaj tutaj to nagrywać i tak dużo się dowiedzieć. I właśnie to jest odpowiedź na jedno z moich pytań. Czy właśnie w takich miejscach jak to znajdziemy znacznie lepszą jakość, i to jest pytanie do Krzyśka, niż właśnie w marketach i losowych pubach? Czy tutaj, no po prostu w takim miejscu, jak już idziemy do dobrego miejsca, to tutaj są właśnie te rumy lepsze, o których mówisz? Tak, tak, rzeczywiście tak jest. Ja w ogóle bardzo lubię to miejsce. Ono świetnie sprzyja degustacjom, które przeprowadzam. Natomiast ja dostaję bardzo dużo zapytań poprzez moje social media, gdzie znaleźć dobry rum, gdzie mogę się napić, jak go kupić. I no, mnóstwo takich pytań do mnie trafia. I zwykle w odpowiedzi moje pytanie do tej osoby, to skąd ta osoba jest. Jeżeli jest z centralnej Polski, albo na przykład z Łodzi, no to zawsze kierują do takich miejsc, na przykład tak jak tutaj Alembic Pub & Store, bo rzeczywiście tutaj nie dość, że trafi fajną selekcję rumów, fajną selekcję dobrych jakościowo rumów, no to jeszcze kompetentną obsługę, która rzeczywiście wie, co ma na półce, wie jak smakuje i wie jak takiego gościa poprowadzić za rączkę od najłagodniejszego do najbardziej intensywnego rumu. A to jest kluczowe. To jest fantastyczne, że tak patrzę na to, na te półki. No właśnie miałem taką nadzieję, że coś takiego znajdę, bo po samych butelkach widzę, że tutaj jest coś ciekawego. Mógłbyś tak dosłownie wskazać 2-3 rumy, które tutaj w Alembic moglibyśmy spokojnie napić się, a ty byś się polecił? A to pewnie, że tak. Wiesz co, tylko zobaczę, co oni tutaj na tej półce mają. Dobra. Tylko Dominikanę, proszę. Dobra. Dominikanę mamy na blacie, tutaj tego tam mnóstwo, rzeczywiście jest czym wybierać. Natomiast wiesz co, to jest tak, że o jakości, moim zdaniem, miejsca nie tylko
stanowią dobre gatunkowo rumy, ale też ich selekcja, ich różnorodność. No bo teraz warto założyć taki scenariusz, że nigdy nie wiadomo, jaki gość do nas trafi. Bo jak przychodzi do nas, do baru danego, jak przychodzi stały klient, stały gość, który już ma swoją preferencję, swoje ulubione rumy, no to on już wie, czego chce. Tak? Natomiast jeżeli przychodzi osoba, która jest zupełnie z zewnątrz, spoza kategorii, ja to tak nazywamy potocznie spoza kategorii, no to ona nie wie, czego chce. Ona oczywiście może rum wybrać po butelce, po cenie, no są różne kryteria wyboru, natomiast nigdy nie wie, co jest w środku. Więc teraz, jeżeli trafi na takie miejsce jak to, lub na kompetentną, lub dodatkowo na kompetentną obsługę, która będzie wiedziała, co i w jakiej kolejności zaprezentować, no to nie ma lepszej formy na rozpoczęcie przygody z rumem, pomijając teraz fakt festiwali. Co tam za tym barem się kryje, co nam przyniosłeś dobrego? Wiesz co, my dzisiaj skupiamy się na rumach dominikańskich, czyli generalnie na łagodnej wszystko palecie. Przed nami jeszcze, tak, na łagodnej, kolejnych minutach filmu. Na łagodnej palecie. Natomiast zwykle ja zachęcam do tego, szczególnie jeżeli ktoś eksploruje te rumy od początku, to okej, zacznijmy od tak zwanych Hiszpanów, zacznijmy od tych rumów dominikańskich, ale spróbujmy coś jeszcze. Jeśli to coś jeszcze okaże się za mocne, za intensywne, za bardzo alkoholowe, no to okej, możemy zrobić krok do tyłu i wrócić do Dominikany i już się tą Dominikaną cieszyć, bo jest ona też bardzo różnorodna, ale wciąż łagodna. Między innymi, co nie jest bardzo oczywiste i jest wręcz rzadkością wśród barów w Polsce, to dostępność Foursquare'ów. Foursquare to jest destylarnia z Barbadosu, która szósty lub chyba siódmy rok z rzędu uzyskała tytuł najlepszej destylarni rumowej świata. Więc rzeczywiście to są mocne, to są bardzo intensywne rumy i rzeczywiście trzeba je lubić. Innym przykładem jest z Trinidadu, Angostura. Angostura jest jedyną destylarnią na Trinidadzie i też zwykle jest tak, że w barach pojawiają się, jeśli pojawia się Angostura, to pojawiają się rumy młodsze, 5-letnie, 7-letnie lub niestarzone, no bo one są doskonałym materiałem do stworzenia koktajlu. Ale w barach jak ten, gdzie koktajl nie jest głównym elementem spożycia, tylko rum na czysto, no to pojawia się na przykład 15-letnia Angostura, która też świetnie jest bardzo dobrze ułożona, ma dużo pieprzu, ma dużo tytoniu, ma dużo dębiny, więc też ludzie bardzo ją lubią. Innym przykładem jest rum jamański, wysokoestrowy rum jamański, który my pijąc go na początku odczuwamy lakiery, acetony, rozpuszczalniki, no i teraz nie ma szans, to nie jest Dominikana, tak? I wiesz, i teraz patrząc przez pryzmat największego wyboru wśród konsumentów, no to rzeczywiście Dominikana, czy w ogóle rumy hiszpańskie królują. Tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Szanowni Państwo, Dominikana króluje. Tego się trzymajmy tutaj. Krzysztof to powiedział. Krzysztof powiedział, będzie wypominane. Mógłbym wymieniać i wymieniać, tak? Tam jest cała półka tych rumów i rzeczywiście każdy będzie inny. Od bardzo słodkiego likieru po najbardziej intensywny i ostrowy rum. Crème de la crème rumów z Dominikany. Czyli mamy tutaj takie zacne towarzystwo, nie licząc oczywiście Krzysztofa. Krzysztof, co to jest? Szklanki, tutaj mój baseballowy kubek sobie przesunę. Przenietypowe rumy, pewnie większość już gdzieś widziałem. Opowiedz nam o tych rumach, o tym, co na tych wakacjach, jak pojadą turyści z Polski, co oni będą pić? Jaki wymiar jest ten profil? Jakie są rumy z Dominikany, między innymi na przykładzie tego, co tutaj mamy? Czyli od czegoś absolutnie, który widzę pierwszy raz, po legendę, która jest już legendą. Mhm. Oddaję Ci głos. Wiesz co, no, Dominikana w produkcji rumów jest dość stała. W sensie takim, że obojętnie którą markę spotkasz i obojętnie z której destylarni napijesz się rumu, to one do siebie będą dosyć zbliżone. Cała Dominikana i charakter rumów na Dominikanie to są łagodne, delikatne, zaokrąglone i dobrze ułożone rzeczy. Tak? Dlatego też wspominałem o tym, że rumy dominikańskie są dobrymi rumami na początek przygody dla początkującego, bo one nie odrzucają. Bardzo często te rumy są też dosładzane. Jedne bardzo, drugie trochę mniej, tam dla zaokrąglenia delikatnego. Nie wiem, czy ty wiesz, ale Dominikańczycy uwielbiają cukier. Walą do wszystkiego, więc Państwo no to też wiedzą już. To już teraz też mnie to nie dziwi. Natomiast
Natomiast rzeczywiście da się to odczuć w rumach i to wszystko trzyma się kupy. To wszystko pracuje ze sobą, tak? Jak przychodzisz gdzieś tam, nie wiem, nie masz wypracowanego jeszcze swojego profilu zapachowo-smakowego, nie jesteś przepalony odpowiednio, żeby móc pozwalać sobie na bardzo intensywne rumy, no to pijąc taką Dominikanę, ona bardzo łagodnie wchodzi. Oczywiście plus okoliczności typu plaża, jakiś kurort hotelowy, czy sama świadomość, że jest się w Dominikanie, no to to smakuje wielokrotnie bardziej. To jest naturalne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że rumy dominikańskie, jak i większość rumów z tak zwanego stylu hiszpańskiego, to są rumy delikatne, lekkie, słodkawe i z grupą aromatów i smaków takich jak kakao, kawa, wanilia, karmel, troszeczkę tytoniu, troszeczkę dębiny, miodu, syropu klonowego, orzechów, suszonych owoców. To jest cała grupa aromatów i smaków, które towarzyszą tym rumom. I oczywiście one są trochę w prawo, trochę w lewo, w zależności od tego, czy rum jest starszy, czy rum jest młodszy, czy w ogóle jest starzony. I wtedy dopiero to się gdzieś tam rozwija. Ale ten kręgosłup, ta struktura główna rumów jest bardzo do siebie zbliżona. Mam wrażenie, że jak lubię ja cygara, i o cygarach również zapraszam na nasze media, to butelki rumu też są wyjątkowe. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Tak, wiesz co, i to jest, tak wtrącę trochę, bo rum w zależności od tego, jak jest stary, jeżeli w ogóle jest starzony, lub jak jest doprawiany, jak jest dosładzany, no to do różnych rzeczy pasuje bardziej bądź mniej. I teraz różne rzeczy, co masz do różnych rzeczy mam na myśli parowanie z cygrami, parowanie z jedzeniem i w ogóle popijanie z czymkolwiek, tak? Generalnie im młodszy rum, czyli zwykle jak się pojawia cyfra, jest anios, no to wiadomo, to im wyższa ta cyfra jest, tym ten rum rzeczywiście jest bardziej ułożony, on zwykle jest głębszy, jest bardziej pracujący, jest bardziej intensywny, ma większy udział w tym profilu zapachowym dębiny, wanilii, tak? One są po prostu intensywniejsze. I teraz, jak jest rum sam starzony, tak? On może mieć 2 lata, może mieć rok, może mieć 3, obojętnie, to on jest bardzo wyrazisty. Ta wyrazistość świetnie broni się w koktajlach. Bardzo dużo ludzi, jak spróbuje te aniecho, właśnie te najtańsze rumy, no bo co kształtuje, co jest jednym z elementów kształtujących cenę w rumach, jest ich starzenie, z uwagi na wysokie parowanie, które jest na Karaibach, w ogóle w klimacie tropikalnym. Więc jak jest rum młody, no to jest po prostu tańszy. Więc bardzo dużo ludzi zaczyna swoją przygodę z rumami, nie chcąc dużo wydawać pieniędzy. I to jest absolutnie okej. Okay. Natomiast bardzo duża część tych ludzi mówi, kurczę, coś jest nie tak w tym rumie. Bo ten rum, jego profil, on jest tak zrobiony, żeby on świetnie bronił się w koktajlu. Żeby on, obojętnie czy zalejemy go kolą, czy zalejemy go jakimś sokiem. Właśnie chciałem o to zapytać. Taki wniosek próbuję wysnuć tak z naszej rozmowy. Czy rumy dominikańskie można powiedzieć, że są takie trochę bardziej do koktajli? Albo że mniej jest bezcześcimy pijąc właśnie z kolą czy ze Sprite'em? Wiesz co, nie ma w kategorii rumów absolutnie żadnej napinki co do tego, z czym pijemy, albo co wolno, albo czego nie jesteśmy wolno. Jesteśmy wyluzowani jak Dominikanie. Totalnie. Tu nie ma kompletnie znaczenia. Ma ci smakować. Jeśli ty lubisz do rumu dodać coli, soku, albo nie wiem, rosołu, to se dodaj. Jeśli tobie to smakuje, nic nikomu no, do tego. No ale bym powiedział, że tacy, nazwijmy to fachowcy od whisky, to jak whisky z kolą, to się obrażają. To jest ich problem. My, mili państwo, mieszamy z kolą, Sprite'em, Cuba Libre, robimy Santo Libre i inne cuda z pomarańczami, z rosołem, Krzysztof lubi, i się nie obrażamy. To jest bardziej oparte na pewnych rekomendacjach, że niektóre rumy pasują bardziej do coli, a niektórych rumów, na przykład do coli, a niektórych rumów nie warto. Nie, że nie chcemy, bo nie wypada, albo jest to jakieś fopa, nie. Nie warto, ponieważ jak jest rum łagodny, jak jest rum stary, im starszy jest rum, tym jest on łagodniejszy, tym jest bardziej zaokrąglony. Więc zbudowany jest w sposób taki, który kola zabije.
smak coli go zabije po prostu. Nie będzie czuć w drinku, że mamy rum. Okej, okay. Można, ale nie rekomendujemy. W niektórych starych rumów. Tak. Szkoda rumu po prostu. Co to znaczy, że rum jest zaokrąglony? Czyli nie jest przesadnie wyrazisty, nie jest przesadnie mocny, nie odczuwasz takich, czy dużo mniej odczuwasz aromatów typu pieprz, typu skóra, nie pali, tak. Typu dąb, tak, nie pali. I oczywiście możesz załatwić to cukrem. Cukier jest świetnie przekrywa. Jest nośnikiem smaku. Stąd Coca-Cola powoduje, że to się takie da. Nie wiem, jakby Coca-Cola smakowała, gdyby nie miała cukru, nie? Czy w ogóle by istniała, nie? Ale rzeczywiście jest tak, że dużo producentów dosładza swoje rumy po to, żeby je zaokrąglić. I do momentu, gdy dosładza swoje produkty, żeby je zaokrąglić, żeby je troszeczkę wzbogacić, nic złego w tym nie jest. Problem zaczyna się w momencie, gdy cukier zaczyna stanowić większość tej mieszanki. Istotny element. Kiedy to cukier powoduje, dodany cukier wpływa na to, jak ten rum smakuje. Pokaż nam na przykładzie kilku rumów, o co z nimi chodzi, jak je nalewać do tych jakże fikuśnych szklaneczek. Zaprezentuj to, co pokazujesz na takich prezentacjach, z których Cię znamy. Wiesz co, tak jak wspominałem wcześniej, Dominikana jest bardzo spójna w tym, jak produkuje rumy. Te różnice pomiędzy nimi, one oczywiście są. I jedne są świeższe, bardziej lekkie, bardziej intensywne i więcej tego alkoholu czuć, one się wtedy bardziej przebijają. Ale są też takie, które są ułożone, zaokrąglone, delikatne, oleiste. I teraz te pierwsze świetnie nadają się do koktajli. I przykładem takiego rumu do koktajlu jest na przykład Barcelo. Gran Anejo. Da się to kupić coś takiego w markecie. Gdzieś tam ostatnio w jakimś popularnym, dużym polskim. Ja bym najbardziej zarekomendował go, w ogóle oba Barcelo, zarekomendowałbym do mieszania, do koktajli. Tak? Bo nie tylko dlatego, że jest najtańszy z nich. Czyli do tak zwanych popularnych drinków. Tak, dokładnie. Ale też dlatego, że przez jego wyrazistość, czy dzięki jego wyrazistości, jest szansa, żeby on się bardziej pokazał w tym koktajlu. Mm-hmm. I obojętnie, czy to będzie Cuba Libre, czy to będzie jakikolwiek inny koktajl, taki, który ma szansę zabić rum ułożony. Tak? Więc on świetnie się do tego nadaje. Nie wiem, takim kolejnym krokiem może być Brugal 1888, który jest już ładniej ułożony. On już poza samą estetyką butelki, która jest ładnie tam owinięta, ja to nazywam rajtuzami, tak? Kabaretkami. Natomiast rzeczywiście poza samą estetyką butelki, on jest już bardziej ułożony, on jest delikatniejszy, on jest taki smooth. On już jest z tych rumów takich nieodrzucających. O ile tamte do koktajli mogą odrzucić, o tyle ten już niekoniecznie. Kolejnym może być też Barcelo, który ma starzenie w beczce o wiele bardziej zwęglonej niż klasyczne beczki wykorzystywane. Co z kolei wpływa na o wiele lepsze ułożenie tego smaku i zapachu. On jest delikatniejszy, więc jak ktoś sobie, nie wiem, popala cygarko na przykład, no to ten rum będzie do tego świetny, lub inne słodzone rumy, które się świetnie łączą z wyrazistymi pieprznymi cygarami. Tak? I to jest to. Innym rumem ciekawym, nie jestem pewien, czy on jest jeszcze dostępny, to jest Ronet Sclavo, też z Dominikany. To są dwie wersje. Obie są 60% rumami. 65% rumami. Tak, tak. Natomiast profil ich został tak ukształtowany, między innymi przez dodatek cukru i również starzenie, że tej 65% się prawie nie czuje. Oczywiście to ona tam drapie, ktoś tam mówi, że no, a tam Jezusek gołymi stópkami po gardziołku. Tak, to jest idealny przykład rumu, że Jezusek gołymi stópkami po gardziołku idzie. Tak? Więc świetny rum, Ronet Sclavo. I teraz, tak jak my patrzymy na rumy dominikańskie przez pryzmat ułożonych, delikatnych, lekkich i z całą paletą tych wszystkich zapachów typu kawa, kakao, wanilia, karmel i tak dalej, toffee, to w kontrze możemy ustawić rum niestarzony z Dominikany, który jest świetnym zarówno na czysto, jak i do koktajli.
I ten rum w ubiegłym roku... Aroma Grande. Tak, okay. I ten rum w ubiegłym roku zmieścił się w pierwszej dziesiątce najlepszych rumów do Daiquiri. Top 10 rumów do Daiquiri to jest... Mogę zobaczyć? Tak, tak. Single Ordinary. Jest bardzo kwiatowy. Tak jak Dominikana słynie z tego, że ma te profile bardzo charakterystyczne dla niej i nagle patrząc przez pryzmat tam 20-30 różnych rumów z Dominikany, gdzie królują aromaty kakao, kawy, wanilii, karmelu, miodu, beczki itd., itd. I nagle trafiasz na rum, który pachnie kwiatami, który pachnie owocami egzotycznymi, jest słodki, mimo że jest niestarzony i nie ma zawiera żadnych dodatków, jest trochę intensywny, ma trochę estrowości w sobie, czyli takiej lakierowości, takiej acetonowości. I to wszystko powoduje, że o ile te rumy rekomendowane są dla początkujących, o tyle ten rum już lepiej będzie grać z osobami, które są zaawansowane, które już te rumy przepiły. Już coś o profilach, o smakach, o tym naszym zbawicielu chodzącym z tubkami po przełyku, po gardle powiedzieliśmy. Te szklaneczki, nie wiem jak się fachowo nazywa, ja zawsze piłem i pewnie większość z Państwa w takim z Ikei, może z lodem, nie chcę tego tak powiedzieć, tak. To są moje doświadczenia, ewentualnie takim do whisky, a tu są jakieś takie absolutnie wyjątkowe kształty, no musisz mi o paru opowiedzieć. Wiesz co, tak jak dla picia rumów w koktajlu, czy w tej niskiej, szerokiej szklanicy, czy wysokiej w longu, to tak naprawdę oczywiście ma to wpływ. Te szklanki są dostosowane do konkretnego rodzaju koktajlu i to ma rzeczywiście znaczenie. Natomiast idąc o krok dalej, nie ma znaczenia w czym pijesz rum. Dopóki ci smakuje, dopóki coś ci odpowiada, to nie ma to absolutnie znaczenia. W papierowym kubeczku... Nawet. To naprawdę jest wszystko totalny luz. Jeśli preferujesz taką formę picia rumu, bardzo drogiego, w kubku papierowym gdzieś tam z jakiejś stacji benzynowej, proszę bardzo. Okay. Natomiast pierwsza i dosyć ważna rzecz, nie powinno się rumu schładzać. Bez lodu? Tak, bez lodu, bez żadnych innych dodatków. Jeśli chcesz doświadczyć dobrego gatunkowo rumu, nie powinieneś go schładzać, nie powinieneś nic do niego dodawać. Dobrze, czy dobry albo w ogóle czy rum warto lekko rozcieńczyć? Na przykład parę kropel wody, czy bo gdzieś słyszałem, że tu ma 38, tam 40, tam 50, ale idealnie to właśnie jest odrobinkę to zmniejszyć do 30 iluś tam procent niektóre rumy, bo one nie tak drażnią i dzięki temu one są bardziej przyswajalne. Czyli jest taka historia z rumami, że warto je odrobinkę rozcieńczyć. Tak, ale niektóre. Rumy takie jak dominikańskie, one już same w sobie są delikatne. Jeżeli rozcieńczysz je, obojętnie czy dodając wodę, czy wrzucając kostkę lodu, zamykasz, nie dość, że zamykasz ich profil, to jeszcze bardziej je wypłaszczasz. Nie zaokrąglimy profilu rumu, dodając do niego wodę. Możemy go wypłaszczyć, możemy ten jego profil nawet zabić. Natomiast w przypadku rumów bardzo intensywnych, jakby choćby z Jamajki, to dodając wodę otwieramy jego profil. Czyli jeżeli mamy jamański rum, w którym czujemy lakier, w którym czujemy aceton, w którym czujemy rozpuszczalniki i one są dla nas za intensywne, to wtedy można dodać kilka kropel wody, ponieważ dzięki temu otworzymy ich ten profil, który leży za tymi lakierami i acetonami. Czyli wtedy się wydobędą kwiaty, wtedy się wydobędą owoce. Wtedy dodawanie wody jak najbardziej ma sens. Okej. Okay. Ron Esclavo 65%. Chciałbym poczęstować tym rumem kogoś, kto lubi łagodne rumy, a jednocześnie, no, żeby mi tutaj nie spadł z hokera. To czym? Lodem, wodą, cukrem, żeby złagodzić te 65%, a nie zniszczyć smaku całkowicie. Jak najdelikatniej zminimalizować ten efekt, powiedzmy, alkoholu, który może będzie bardzo wyczuwalny. Ja bym chciał właśnie kogoś nie nieść potem do domu.
Wiesz co, to jest kwestia tego typu, kto ma jakie możliwości, jak jego organizm radzi sobie z wypiciem mocnego alkoholu. Natomiast uważam, że lepiej jest kogoś przyzwyczaić do jego mocnego smaku, niż zabić jego mocny smak. I teraz bardzo dobrą metodą jest to, że można wziąć sobie kieliszek, obojętnie tak naprawdę, może to być szklanka, może to być kubeczek z papieru i nalejemy sobie trochę tego rumu. Naprawdę nie potrzeba dużo i dajmy się tej osobie wywąchać w tę rzecz. I oczywiście są szkoły takie, że żeby od razu gdzieś tam popróbować i tak dalej. Ja czasami idę trochę po bandzie i mówię, dobra, okej, no to ten rum czujemy, ale wylejmy go, tak? I teraz powąchajmy kieliszek. No i jak nie ma alkoholu... Czy ja mogę też, tak? Jak nie ma alkoholu, to zostaje sam zapach. Nie czujesz tego etanolu. Mimo, że masz 65%, to nie czujesz alkoholu w tym miejscu. Czujesz tylko rodzynki, czujesz kakao, czekoladę, czujesz kawę, czujesz miód. To są te rzeczy, tak? Dopiero jak przyzwyczai się ktoś swoją wrażliwością nosa do tego płynu, to dopiero możesz mu ewentualnie dolać więcej. Załóżmy, że tego nie wylałem, że to już tutaj jest, tak? Ty dolejesz mu więcej i wtedy mówisz, dobrze, okej, to teraz się wąchaj. I teraz, okej, są dwie szkoły wąchania, że można przekraczać kolejne wrażliwości twojego nosa, aż włożysz nos do środka. No i teraz szkoła, którą rekomenduję ja i którą ja sam stosuję na sobie, no to trzeba ten porządnie wymieszać, trzeba go porządnie nawyszyć, wkurzyć i dopiero nos składasz do środka i się inhalujesz. I oczywiście pierwsze, w przypadku normalnych ludzi, pierwsze wąchanie rumu mocnego, czy nawet próbowanie, nie jest przyjemne, nie ma być przyjemne. To nie o to chodzi, żeby było przyjemne, tylko ma dostroić ciebie, dostroić twoją paletę do dalszej degustacji. To o to chodzi. Więc jak masz osobę, która jest bardzo wrażliwa, to daj jej szansę to przejść. I uświadom ją, uprzeć ją, że nie będzie to przyjemne, ale to, co się stanie potem, ona się tego nie spodziewa. Okej. Okay. No, na mnie to robi wrażenie. Tak. Mam nadzieję, że również na Państwo. Zaczęliśmy z grubej rury od 65%. Dla mnie to jest nowość. Myślałem, że coś wiem o rumach. Byłem parę razy w Dominikanie, co pewnie Państwo wiedzą, ale Rones Clavo 65% również mnie zaskoczyło. Okej. Okay. Idźmy dalej. Którą szklaneczkę, może masz jakąś swoją ulubioną, co powinniśmy dalej wiedzieć? Te fikuśne kieliszki, one są zaprojektowane po to, żeby jak najlepiej doświadczać tego rumu. I teraz oczywiście one mają najróżniejsze kształty, natomiast najważniejszą cechą kieliszka degustacyjnego jest jego czarka, jest jego kształt w formie takiego tulipanku troszeczkę. No właśnie, bo one są czyli jest takie szersza u dołu. Tak, tak, jest szersza u dołu i zwęża się ku górze. Chodzi o to, że jeżeli nalejesz płyn, jakikolwiek starzony, no my dzisiaj mówimy o rumach, jakikolwiek starzony płyn, no to masz szansę go tam jest duża powierzchnia, tak? I masz szansę go, że tak powiem, pobudzić i dać mu szansę poparować. I teraz im węższy jest ten wylot, tym masz większą koncentrację tych aromatów, a sam kształt typu, czy on jest na nóżce, czy on jest krótszy, czy on jest wyższy, czy on jest taki, czy on jest w ogóle z takim kominem, który służy mi jako kieliszek totalnie roboczy. Nie jest on ani trochę wygodny, on służy do badania. A czapeczka? Tak, czy taki z czapeczką. To jest kieliszek, który ja nazwałem Ludwikiem, nie? To jest taki kieliszek totalnie już reprezentacyjny. I oczywiście w nim się świetnie pije, on jest lekki. Natomiast kapturek służy do tego, żeby pić rum na raty. Okej, okay, czyli tu można wybrać więcej niż jeden czyli łyk. Nawet, no tak, generalnie powinno się tak zrobić, bo na jednym łyku nie kończy się degustacja, bo rum zmienia się z każdym łykiem. Dobry rum, jak wypijesz pierwszy łyk, poczujesz skórę. Jak wypijesz drugi łyk, ta skóra już ustępuje trochę miejsca dębinie. Jak wypijesz trzeci łyk, to nagle zaczynasz czuć coraz mniej skóry, coraz mniej dębiny, ale czujesz owoce egzotyczne.
i tak dalej, i tak dalej. Masz budzących kolegów, którzy tam nas łapią za ramię, że do domu idziemy. Ale tak generalnie jest. I jak mówimy o bogactwie rumu, jak mówimy o pracy rumu, no to mamy na myśli właśnie te rzeczy, że ten rum z każdym łykiem się zmienia. I oczywiście to, że się zmienia, on jest cały czas taki sam. To nasza paleta się zmienia w przypadku takiej degustacji. I więc w przypadku takiego kapturka chodzi o to, żeby aromaty nie ulatywały. Szczególnie jeżeli twoja degustacja trwa dłużej. Ten rum Państwo na pewno doskonale znają. Może nie w tej wersji Anniversario Cinco, tylko tę taką klasyczną niebieską. Jak się okazało, najpopularniejszego rumu nie mamy, ale mamy jego zacniejszą wersję. Krzysztof, dwa słowa o tym dla ludzi, którzy Dominikanę chcą poznać, byli, kupili sobie Leyendę. Co oni kupili? Co to jest za rum? Wiesz co, ja przypuszczam, że ich motywacje zakupowe najpierw zaczęły się od tego, że jest popularny i że rzeczywiście jest legendą na Dominikanie. Natomiast jeżeli chodzi o sam profil, to jest rum słodki. On dzięki temu, że jest słodki, jest bardzo lekki w piciu, jest bardzo dobrze przyswajalny, nie odrzuca. Można go pić w każdej tak naprawdę okoliczności. Czy będziesz pił go z cygarem, czy samego, czy jak ktoś ma ochotę zmieszać go z jakimś mikserem, typu nie wiem, cola, sok, czy cokolwiek innego, też można. To wszystko da się zrobić. Myślę, że Leyenda ma dużo uniwersalności w sobie, a przy okazji też można ją na Dominikanie kupić taniej niż w Polsce. No właśnie, bo to jest ciekawostka, o której, którą może Państwo wiedzą, z czego to wynika. Może wśród Państwa jest fachowiec od, nazwijmy to, takich rzeczy, bym powiedział, ekonomicznych, bo teoria jest taka, że skoro tak dużo Polaków kupuje Leyendę, czy jest tam pita w Dominikanie i tam jest serwowany jako taki rum troszeczkę z wyższej półki niż tam podstawowy Barcelo czy Brugal, to zorientowali się importerzy i serwują niestety bardzo wysoką cenę w Polsce. To, że rozmawialiśmy, że ona w Polsce kosztuje nawet 400 zł, w Dominikanie niecałe 100 lub w okolicach 100, w zależności od hipermarketu. I to jest takie pytanie trochę do Państwa. Czy Państwo wiedzą, dlaczego jest taka różnica? My obstawiamy, że to jest właśnie kwestia pewnej marży, czyli wracamy z Dominikany, zachwyceni Leyendą, chcemy ją sobie tutaj również kupić w Polsce, idziemy do dobrego sklepu i nagle się okazuje, że ona kosztuje 400 zł. Bo właśnie jest tak popularna tam na miejscu wśród Polaków również. To jest dobre pytanie i jeżeli Państwo znają, to gorąco prosimy w komentarzach jakieś sugestie, skąd cena Leyendy w Polsce jest czterokrotnie wyższa niż w Dominikanie. Czapeczki, wąskie talie, czyli sugerujesz, że jak pijemy rum solo, bez nie w koktajlu, nie drinku, to żeby być trochę bliżej takiego, bym powiedział, picia, prawdziwego picia, to jednak jakąś taką szklaneczkę sobie zasrować, kupić. Warto, warto. Wiesz, to jest tak, że dzięki zastosowaniu szklanki o takim właśnie profilu dajemy sobie największą szansę na przeżywanie tego rumu, na wyłapanie jak największej palety aromatów, więc naprawdę warto. I najpopularniejszym kieliszkiem w ogóle w Europie jest kieliszek ten pierwszy. On jest u nas produkowany przez Krosno i rzeczywiście to nie jest jakiś ambitny kieliszek, on po prostu jest ok. Czy te kieliszki do rumu mają jakąś swoją charakterystyczną nazwę? Wiesz co, to jest tak. Jak je znaleźć, jak je szukać? Najbardziej popularny, no odpalamy przeglądarkę i najbardziej popularny kieliszek, który wykorzystywany jest do wielu alkoholi starzonych, w tym oczywiście rumów, to jest Epikur produkowany przez naszą hutę w Krośnie. I rzeczywiście te kieliszki są najtańsze, jest ich najwięcej, można dokupić do nich jeszcze pokrywkę, więc one robią swoją robotę. Natomiast... Czyli niska cena jakkolwiek sugeruje nam, że doznania będą jakieś słabsze? To zależy od Twoich oczekiwań. One są bardzo w porządku, te kieliszki. Natomiast jeżeli jesteś zaawansowanym degustatorem i rzeczywiście chcesz, żeby z tym rumem popracować więcej, no to zaczynasz szukać. No i jak zaczynasz szukać, no to w tym momencie twoje poszukiwania dzielą się na jakby takie dwa kierunki. Pierwszy kierunek
to jest praktyczność. Czyli to, jak kieliszek jest zbudowany, jak się go myje, czy łatwo utrzymać go w czystości, jak on pracuje z tym rumem, tak? Więc ta praktyczność to ja osobiście lubię najbardziej kieliszki, to jest niemieckiej firmy Stolz, które nie dość, że są z grubego szkła, to jeszcze one robią swoją robotę, mają trochę szerszą tą czarkę, trochę węższy ten wylot od naszych klasycznych polskich, ale też łatwo je zachować w czystości, ponieważ jak się je umyje, nie wiem, czy w zmywarce, wyparzarce, czy kto co ma, no to warto takie kieliszki potem wypolerować. I teraz one są akurat na tyle dla mnie wygodne, bo jak biorę ściereczkę do polerowania, to akurat wkładam palce dwa i łatwiej mi się to poleruje, więc do utrzymania w czystości ten kieliszek jest idealny. No, tu jest już trochę więcej zabawy. Tu jest więcej zabawy, tak, dlatego ten kieliszek wykorzystywany jest przeze mnie bardzo rzadko i rzeczywiście na szczególne okoliczności. A tu dla kogoś z dużymi, to jest bardzo kieliszek, rękami. Tu za chwilę powiem. I ten kieliszek, ten, którego ja nazywam Ludwikiem, on mi się bardzo podoba. Ja rzeczywiście go wykorzystuję już na takie okoliczności typu okej, siadam sobie i chcę po prostu pocieszyć się chwilą. Ja z nim nie pracuję. To jest kieliszek, który ja wykorzystuję na takie okazje. Sam na sam z rumem. Tak, albo tak, dokładnie. Dla jakiejś okazji kameralnej. Dokładnie tak. Ten kieliszek to jest hitem w ogóle w ostatnim czasie w Polsce. Jak taka perolska lampa. Tak, no, czy trochę tak. Natomiast rzeczywiście do stworzenia tego kieliszka, inspiracją do stworzenia tego kieliszka były urządzenia laboratoryjne. Mhm. Nie? I rzeczywiście ten kieliszek w tej chwili zaopiniowany jest jako najlepszy do pracy z rumem. Nie chodzi o samo posiadanie albo, nie wiem, popijanie i tak dalej, tylko rzeczywiście jak ktoś chce poczuć i odseparować od siebie zapachy, to ten kieliszek jest do tego idealny, bo ma płaską podstawę i ma ten wylot rzeczywiście bardzo wąski. Więc tak, ostatnio to jest hitem tego naszego rynku. Ja kombinując tak naprawdę z różnymi opcjami, jak rum smakuje, który kieliszek, jaki kształt kieliszka będzie do pracy z rumem najbardziej idealny, no to też kupowałem właśnie takie kieliszki, które mają też szeroką czarkę, bardzo wąski wylot, wręcz taki kominowy. I to też jest zupełnie inna praca z płynem. Praca, mam na myśli poszukiwanie nowych rzeczy, doświadczanie tego rumu. Nie samo o sobie picie, że okej, smakuje albo nie, tylko co ja jeszcze poczuję ja w tym rumie. Ja myślałem, że ty mówisz praca w sensie, jak pracujesz na prezentacjach przed i prezentujesz te alkohole. Jeden kieliszek jest nieprzezroczysty, tak. Bo ma jakąś swoją dodatkową funkcję, nie wiem, on tak, chroni ma przed słońcem? Nie. O co z tym? Z nieprzezroczystymi kieliszkami lub jakby to jest zamiennik, nieprzezroczysty kieliszek można uznać za zamiennik zawiązanych oczu, czyli klasyczny blind test. Mhm. W przypadku, kiedy pijemy rum, nalewamy sobie jakikolwiek rum do kieliszka, w tym przypadku nalaliśmy sobie Rone Sclavo, no to my go widzimy. Widzimy, jak wygląda butelka, mniej więcej wiemy, skąd on pochodzi, mniej więcej jesteśmy w stanie przewidzieć, co ten rum nam może dać. No i potem, mając go już w kieliszku, albo się to nam potwierdza, albo nie, prawda? Natomiast mając degustację w blind teście, cały marketing wszystkich najlepszych firm na świecie ustępuje twoim wrażeniom. No tak. Bo albo ty coś czujesz, albo nie. Albo on jest bogaty, albo nie jest. Albo jest pracujący, albo nie. Bardzo. I teraz można zrobić albo sobie zawiązać oczy, albo nie wiesz, co sobie nalewasz i masz ten rum w kieliszku, ale zwykle jest tak, że po kolorze, który ogólnie nie świadczy o tym, czy rum jest dobry, czy nie, to możemy o tym osobny temat poświęcić, jeżeli chodzi o kolor rumu. Natomiast widząc, zakładając, że kolor jest naturalny, czyli wynikający ze starzenia w beczce, to może spodziewać się, że dzięki temu, że był starzony w beczce, to będzie zawierać wanilię, będzie zawierać karmel, toffee, będzie trochę dębiny, będzie trochę innych aromatów wynikających ze starzenia w beczce. Ale w ciemnym kieliszku nie widzisz. No tak. Nie znasz koloru. Nie znam. Więc jest na surowo twoja degustacja i albo się płyn obroni, albo nie. Ja osobiście wykorzystuję ten kieliszek do płynów,
które badam. Tak? I rzeczywiście on robi swoją robotę. Słyszałem, że napisałeś książkę. Zakładam, że jest o Rumie. Tak. Jedyną na razie, kiedy będzie druga. I o czym ona jest w ogóle? Jakby jak się pisze książkę o Rumie? Wiesz co, no tak, to jest zbiór moich doświadczeń z 17 lat. Generalnie założeniem powstania tego projektu było doinformowanie polskich konsumentów, czy ludzi, którzy chcieliby wejść w kategorię rumów, a nie bardzo wiedzą, od czego zacząć. I rzeczywiście ja się z tym najmocniej spotykam na moich degustacjach, czy na wielu pytaniach, które dostaję poprzez social media. I w końcu zdecydowałem, że dobra, ruszamy ten projekt i potem zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, dla kogo ma być ta książka i jak ona ma wyglądać. Masz ją może przy sobie? Tak, wygląda? Tak, zaraz ją pokażę. Aha. Natomiast ja mam egzemplarz zerowy. Natomiast zanim go pokażę, jak zaczęliśmy szukać potencjalnych odbiorców, to zaczęliśmy zastanawiać się, jaka grupa będzie tą najliczniejszą, jaka grupa może najwięcej na tej książce skorzystać. Dotarło do nas, że największa grupa to jest ta grupa początkująca, że jest rum, kategoria rumu jako najbardziej rozwijająca się kategoria alkoholi mocnych w Polsce, ale wciąż wiedza o tych rumach w Polsce jest na tak niskim poziomie, że w ogóle trudno do czegokolwiek to przyrównać. Mam nadzieję, że po tych odcinkach z Krzysztofem ta wiedza będzie na tyle, że dalej będą Państwo początkującymi dla Krzysztofa, ale na tyle, żeby właśnie kupić książkę. Cały format książki, poza tym, że zawiera ona informacje jak najbardziej podstawowe, to napisane jest w formie prostym, przystępnym językiem. I taka bardzo łatwa do przeczytania. Jednocześnie część wizualna jest takim pamiętnikiem pisanym przez pirata na statku. On tam rysuje te swoje alembiki, swoje procesy produkcyjne, więc cała książka jest czymś w rodzaju takiego pamiętnika pirackiego. Z czasów, kiedy oni funkcjonowali. Zapraszamy przede wszystkim po książkę. Krzysztof jest fantastycznym człowiekiem, więc z przyjemnością zadedykuję, może w formie prezentu. No i macie Państwo idealny dominikański prezent z polskim wkładem. Także tak. No, musicie to zrobić. Zgadza się. Krzysztof, dzięki Ci serdecznie za ten odcinek i już niedługo na naszym kanale czyste pytania i odpowiedzi, takie esencja o rumach. Podobało Ci się? Przeżyj niesamowite wrażenia z podróży po Dominikanie razem z nami. Zapisz się na wycieczkę i zaobserwuj nasz profil. Vamos, Dominikana.